Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Do południa dzisiaj, w sobotę, 14 maja, gościliśmy kolegi Sebastiana Ostolnickiego w oddziale 0299 Czersk i prosto od niego po jego locie pojechaliśmy do Torunia, gdzie akurat dzisiaj o godzinie 15 zaczęło się tutaj koszowanie gołębi na kolejny lot w oddziale w Toruniu. Tutaj zobaczmy, tak wygląda przyjmowanie gołębi tutaj w miejscowości Brzozówka, dokładnie Głogowo. Tutaj jest sekcja Toruń. Zobaczmy, koledzy tutaj przyjechali. Tutaj już jeden z kolegów, widzę, już gołębie zakoszował. Teraz te klatki wkłada tutaj do przyczepki, będzie odjeżdżał pomału. Ile gołębi kolega zakoszował? Nie pamiętam. Tak, z 50, 100? Nie, 30 kilka. 30 kilka. To który u was lot tutaj jest? Czwarty lot, tak podobnie jak w Czersku, tam gdzie byliśmy do południa. Bardzo widzimy, tu sprawnie idzie, tutaj wszystko jest przygotowane, tutaj też staramy się tutaj kolegom pokazać, jak wszędzie tutaj w poszczególnych oddziałach wygląda, tutaj w Toruniu. Ilu was oddział liczy, to za chwilę może będziemy rozmawiać jeszcze z prezesem, ale kolega powie, ilu tutaj was jest w sekcji tutaj. W sekcji jest 65 osób, 52 na stare loty. No to dużo, a w całym oddziale, to jest oddział 0326, Toruń. 182 jest wszystkich. Na tą chwilę, co moja informacja jest taka. Czyli widzimy, gołębi tutaj z sekcji odjeżdża ile tysięcy? Około 6 tysięcy gołębi w tej chwili odjeżdżało do tej. Z całego oddziału? Tak, oddziału. Z oddziału tutaj. O, zobaczmy. U nas jest końcowe ładowanie. To jeszcze się kolega przedstawi może, o. Henryk Majszak, wiceprezes do spraw gospodarczych. Tak, właśnie. Toruń. I u nas jest ostatnie ładowanie. Kabina wraca. U nas tutaj jest teraz już pojenie gołębi. I stąd ruszają. Tutaj kabina o której godzinie? Pod wieczór będzie pewnie, nie? Kabina zbierze. Ma teraz 17.40, jak dobrze pamiętam. No to jeszcze zostało około 2 godzin, także na pewno tutaj będzie jeszcze wielu hodowców przyjeżdżać. Będzie przyjeżdżają, bo hodowcy sobie pomylili, bo do tej pory mieliśmy ładowanie o 17, bo to była krajówka, nie? No. A dzisiaj mamy pierwszy lot niemiecki i niestety, ale już się dzwoni po kolegach, że... A te loty teraz, jak już rozmawiamy, to te loty, które do tej pory były, to były udane, nieudane u was? Udane. Udane loty na razie do tej pory, od ubiegłego roku. Nieodstająco udane loty mamy, także generalnie jest, coś się poprawiło. A kto prowadzi tutaj w oddziale? Tomasz Rumiński został mistrzem w ubiegłym roku. Gołąb jego na wystawie ogólnopolskiej był też i później na wystawie europejskiej zdobył złoty medal. Tak, złoty u Tomka medal. Byliśmy, jutro planujemy do niego być Tomasz na przylocie, też on za chwilę tu będzie chyba. Będzie, jeszcze go nie ma. No właśnie. Także Tomek jest przodownikiem. Mamy dużo czołowych hodowców, bo mamy Waldka Wojciuka, mamy... No tu jest Kazika. Jego teren właśnie. Tak, to jest jego teren. Kazika Betkę mamy, który też kilka lat rzędu był mistrzem. Jasia Ciborskiego mamy, który też jest tam w czołówce. W tej chwili od roku się pokazuje Jasiu Baran, gdzie też teraz jest dosyć wysoko stojący. Także sekcja bardzo prężnie działająca i bardzo duża rywalizacja. Tutaj zobaczmy, też przygotowujemy tutaj wspólnie z kolegą Waldkiem Wojciukiem taką, powiedzmy, narazimy to nazwile Klub Kibica. Tu będziemy sobie w lecie, kiedy loty będą, będziemy mogli wspólnie komentować, będą mecze różnego rodzaju, będziemy się spotykać i chcemy po prostu tak kolegom tchnąć troszeczkę ducha tego, żeby nie tylko rywalizacja, ale też wspólne spotkania i inne i przedsięwzięcia tu się odbywały. Oczywiście. No zobaczmy, przejdziemy może... I grill. I grill wspólny. No grill, właśnie. O innych rzeczach, o trunkach nie wspominamy już na razie. Nie. Także na razie koledze dziękujemy. Zobaczmy, ile tych samochodów tutaj stoi. Przejdziemy tam, zobaczymy, jak to wygląda. Tak, sobie tu przejdziemy, o tak, o, zobaczmy, tutaj gołębie są przyjmowane, nie będziemy przeszkadzać, bo to zawsze stres jakiś jest, ale tak wygląda tutaj na punkcie wkładań w Toruniu. O, gołębie czekają, zegary są w pokrowcach, widzę, sprawnie idzie tam pod tym, o, Tomek Rumiński jest właśnie, Tomka widzieliśmy, o. Widzicie, jaki daleki? 350. I o której godzinie będą miały być wypuszczone? 6, 7. No i tak o tej godzinie Tomek się tam je spodziewa, i tak za 3 godziny, od 10 około. Zobaczymy. Popatrzmy. Tutaj mamy klateczki, tutaj są samce, samice opisane. Jak to macie? Tak. 1-0, tak czy jak nie? Numery? Mamy numeracje. Parzyste, nieparzyste. Parzyste to są? Samice? A nie parzyste. O, i tu już widzimy. Są tutaj w koszach ustawione te gołębie. O, tutaj każdy ma swój zegar. Po kolei popatrzmy tylko, jak wygląda tutaj. Dobrze, nie będziemy przeszkadzać. Idziemy sobie popatrzeć jeszcze z drugiej strony. Tutaj tak, jak słyszeliśmy, oddział jest bardzo liczny. 160 hodowców.
Tutaj w tej sekcji samej jest od 50 kilku aktywnie lotujących na stare. O, zobaczmy. Tu komisja, tu na gumy się jeszcze odbywa przyjmowanie, tak? Tu koledzy mają. Tutaj z drugiej strony już mamy komisję. O, widzimy. No i tak wygląda przyjęcie gołębi w sekcji. Tu się sekcja Brzozówka nazywa, czy jak? Czy Głogowo? Nie, Brzozówka. Brzozówka. Jak? Lubicz sekcja. No widzicie, to dobrze. O. Tutaj jest tak dziwnie, bo jak się jedzie drogą numer 10, to mijamy znak od strony Torunia Brzozówka, ale jeżeli skręcamy od razu na skrzyżowaniu po znaku Brzozówka w prawo, to miejscowość się nazywa Głogowo, a po lewo jest Głogowo, a po lewo Brzozówka. Ale to potocznie wszyscy mówią tutaj Brzozówka, bo tutaj właśnie kolega Waldek Wojciuk ma tutaj swój sklep, między innymi magazyny, trzyma tutaj karmę, innego rodzaju produkty, tutaj też hodowcy przyjeżdżają się zaopatrywać, także widzimy, teren jest obszerny, także jest tutaj możliwość sobie przyjechać i zakupić coś u kolegi Waldka.